Słuchajcie, w dzisiejszym nagraniu od razu przechodzę do rzeczy, dlatego poproszę Cię o wielkie czerwone serce w komentarzu i już mówię, o czym mowa, a mowa o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie anti-aging, czyli to, bez czego Ty nie możesz iść dalej. To, dlaczego Ty robisz pewne rzeczy, być może zabiegi, być może inwestujesz naprawdę duże pieniądze w kosmetyki, a efektu nie było jak nie ma i na przykład masz 50 kremów z Hebe z Rossmana, bo powiedzmy coś było na promocji, albo nawet masz drogie kremy po kilkaset złotych, a efektów nie ma. Zabiegi były, efektów nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego dziś weźmiemy sobie to pod lupę, porozmawiamy o tym, ale nie będą to takie rzeczy nie wiadomo skąd, tylko od prosto od doktora Amira Karama. Amir Karam, doktor Amir Karam jest bardzo słynnym chirurgiem plastycznym, który zajmuje się głównie faceliftingiem, ale jest, i co mi się bardzo podoba, bardzo dokładny, jeżeli chodzi o to, że mówi wprost, sama operacja nic ci nie da, jak ty się nie weźmiesz za siebie. I tak jest ze wszystkim. Dlatego dzisiaj omówimy kilka podstawowych zasad doktora Amira Karama i ja jeszcze tutaj zaznaczę, jeżeli nie widziałaś filmu Przełom w odmładzaniu, to jest film na moim kanale na podstawie noblistki w dziedzinie medycyny profesor Elizabeth Beth Blackburn. Proszę Cię, zobacz to nagranie zaraz po tym, bo tam będzie uzupełnienie tych informacji o jeden bardzo, bardzo ważny szczegół, kluczowy szczegół, jeżeli chodzi o odmładzanie, ale to już po tym nagraniu. Dlatego zaczynamy i tutaj przede wszystkim numer jeden. Co mówi doktor Amir? Ja wstawię Ci to na ekran, a my sobie to omówimy. Generalnie chodzi o to, że ty musisz mieć wręcz obsesję na punkcie ochrony przeciwsłonecznej. I to jest tak, że bardzo często zgłaszają się do mnie osoby na konsultacje, konsultacje kosmetyczne, tak swoją drogą, link pod tym filmem w opisie, i na przykład mówią do mnie, że tylko proszę mi tam nie rozpisywać tego filtra, ja tego nie będę używać, bo to się klei, bo to to, bo to tamto, albo na przykład zgłaszają się do mnie z raportem, no ale ten filtr to ja nakładam, jak mi się przypomni. No to nie ma sensu. Wyrzucone pieniądze. Dlaczego? Ano dlatego, że podstawą dbania anti-aging, albo na przykład jak zgłaszają się do mnie osoby z przebarwieniami i te przebarwienia są naprawdę na takim poziomie już wysokim, ale nie, one nie będą używać SPF-u. No to w ogóle bez sensu jest zaczynać, bo właśnie powód, dlaczego te przebarwienia się pojawiają, czy przedwczesne starzenie się skóry, gdzie zaczynają formować się zmarszczki, właśnie jest spowodowany tym, że ty nie zadbałaś między innymi o tą ochronę przeciwsłoneczną. I o tym mówi doktor Amir. Mówi o tym wprost, że 70% przypadków przedwczesnego starzenia się skóry jest spowodowane brakiem ochrony przeciwsłonecznej. I ja tutaj dla przykładu ostatnio pokazywałam w rolce Sun Ozon. Jeżeli są osoby, które w ciągu dnia tego SPF-u nie reaplikują, bo mi się nie mieści w torebce, bo nie to, bo nie tamto, bo za ciężkie, bo za duże, lepszy taki SPF, SPF tutaj w tym wypadku 30, niż żaden. I pamiętamy o tym, żeby ten SPF reaplikować. Teraz tak, reaplikacja SPF-u, były rolki tutaj, to są te YouTube Shorts, jak reaplikować SPF na makijaż, pokazuję w jaki sposób, jak często reaplikować SPF, omawiam. Także proszę tam szukać YouTube Shorts i ja jeszcze te YouTube Shorts wrzucę do playlisty pod tytułem kremy z filtrem, także tam proszę szukać. I tutaj już zamykając temat SPF-u, jest to podstawa, jakby taki fundament, na którym stawiasz dom. Jeżeli tego nie ma, to jakby, i to mówi doktor Amir, pozostałe kroki nie mają sensu. Dlatego tutaj jeszcze odsyłam do filmu. Uwaga, tanie kremy z filtrem SPF, wcale nie musisz wydawać nie wiadomo jak dużej ilości pieniędzy. Tam daję przykłady filtrów i fizycznych, i chemicznych. Swoją drogą dodam, że doktor Amir poleca filtry fizyczne, które ja również osobiście doceniam o tyle, że mam wrażenie, że one chronią nieco lepiej, ale tam już omawiam co dla kogo, bo filtr fizyczny pod makijaż nie zawsze najlepsze rozwiązanie. Natomiast kolejna rzecz to tutaj jeszcze sobie zerknę w notatkę. Jeżeli masz problem z tym, że SPF bieli, to pojawił się również film na kanale, w którym ja pokazywałam produkt syntetyczny SPF, który nie bieli. Jest to jednak produkt syntetyczny, który zawiera w składzie silikon, ale jest to
SPF 45 PA 4 plusy w formie serum. I żeby nie było, że sama go nie przetestowałam, oczywiście ze mną jest. I jest to produkt, który nie bieli i tylko tak jak mówię, jest to produkt syntetyczny. Natomiast oprócz tego silikonu w składzie, ja tam nie mam się zupełnie do niczego przyczepić. Nie ma tam żadnych kancerogenów, alkoholi, czystych denatów i tak dalej, i tak dalej. Także ja tutaj nie uważam, że ten produkt jest zły. Tak, powiem. Jest to dla mnie do stolerowania. Następna rzecz i tutaj, jeżeli chodzi o dietę, o sposób odżywiania się, o czym ja już wielokrotnie na kanale mówiłam, również doktor na to zwraca uwagę. I tutaj, żeby nie mówić masło maślane, ja wrzuciłam Ci na ekran właśnie słowa doktora. Wystarczy, że sobie to zeskrinujesz, nawet jeżeli nie znasz angielskiego, wrzucisz w tłumacza. I tutaj doktor mówi właśnie o tym, co w Twojej diecie powinno się znajdować. Ja po prostu szanuję Ciebie, szanuję Twój czas, więc ja nie będę jakby tego powtarzać jak papuga. Natomiast jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób ja się odżywiam, w jaki sposób to odżywianie wygląda i na przykład chciałabyś z tego skorzystać, bo to nie jest wcale tak, że to jest jedyny słuszny sposób, to ja się z tym już podzieliłam na kanale Playlista Dieta. Kolejny punkt, o którym mówi doktor, to jest styl życia. I ja tutaj znowu będę o tym mówić, o czym ja już kiedyś powiedziałam. Ruch, ruch i jeszcze raz ruch, to ma niesamowity wpływ na to, co się u nas dzieje tutaj. I o tym również mówiłam, zdaje się, w nagraniu Przełom w odmładzaniu. Wcale nikt Ci nie każe od razu przerzucać sztang na siłowni codziennie przez godzinę. 15 minut dziennie lekki trening, ale zrób. Ale zrób. Nie mów, że zrobisz, tylko idź i zrób. 15 minut dziennie. Nie masz czasu na 40, nie masz siły na nie wiadomo jaki tam bieg przez ileś kilometrów. Trudno. Odpuść sobie, ale zrób te 15 minut. Po prostu zrób. Także to jest kolejna rzecz i zdrowy sen. Ja podczas jednego z wyzwań, które odbywało się na Instagramie, mówiłam o tym, jak ważny jest sen dla nas i co się dzieje, kiedy ten niedobór snu się pojawia. Dlatego, żeby już nie przedłużać, cię zaproszę do tej rolki, która pojawi się teraz. Nie od dziś wiadomo, że pięknej skórze oraz brakowi worków pod oczami musi towarzyszyć zdrowy sen. Ale dlaczego jest to takie ważne? Do zaburzeń snu najczęściej przyczyniają się zaburzenia w gospodarce hormonalnej, w szczególności kiedy mamy bardzo wysoki kortyzol, hormon stresu. Kortyzol to hormon, który jest bardzo wrażliwy na światło, który budzi nas rano, a z kolei wieczorem pomaga nam położyć się do snu. Z kolei, gdy jest on zbyt bardzo uaktywniony, ma on zadanie do wykonania, nie może go odpuścić, co również oznacza, że Ty nie możesz pójść spać. Jednak niezbędne jest to, aby położyć się spać 2-3 godzin przed północą. Dodatkowo National Institute of Health twierdzi, że 6 godzin produkcji prolaktyny w ciemności to minimum do utrzymania funkcji immunologicznych. Pamiętaj jednak, że zanim nastąpi wydzielanie się prolaktyny, niezbędne jest uprzednie wydzielanie się melatoniny, a to proces około 3-3,5 godziny. Co proponuję na dziś? Twoje zadanie znajdziesz w opisie, bo mam dla Ciebie mnóstwo opcji na zdrowy sen i piękną skórę. Kolejne punkty, o których mówi doktor, to jest oczywiście nawadnianie się, stres, zmniejszenie stresu, ale to jest osobny temat, przełom w odmładzaniu, tak jak mówiłam, film na kanale, bo to jest... Nie ignoruj tego, powiem tak, nie ignoruj tego, bo tutaj na tym polegniesz, jeżeli to zignorujesz. I oczywiście pojawiają się używki, papierosy, alkohol, no to niestety efekty będą i jakie będą. Już teraz przechodzimy do Twojego ulubionego punktu, czyli punkt numer 4, pielęgnacja. Tutaj wyświetlę Ci, co doktor ma nam do powiedzenia na ekranie, a zacznę dla odmiany od ostatniego punktu. I ostatnim punktem, ja tutaj sobie patrzę w notatki, jest funkcja bariery skórnej, innymi słowy bariery hydrolipidowej. I tutaj ja nie mogę przestać o tym mówić, ponieważ jest to sfera, temat, problem najbardziej zaniedbywany przez większość osób, które się do mnie zgłaszają. W ogóle jakby ten temat jest kompletnie ignorowany, a szkoda, ponieważ bariera na naszej skórze jest to właśnie... powiem tak, jeżeli bariera jest uszkodzona, w skrócie, żeby już nie przedłużać, to właśnie będzie to sprawiało, że nasza skóra będzie przedwcześnie się starzeć. I tutaj dlatego zawsze powtarzam, unikaj przede wszystkim w składzie takich składników jak czysty alkohol, alkohol denat, denaturowany oczywiście, czy etanol, ja zawsze mówię w skrócie denat, ale wierzę, że widzowie wiedzą, o co mi chodzi.
I tutaj dodatkowo zaznaczę, proszę nie mylić z pozostałymi alkoholami, za każdym razem, kiedy to mówię, komentarze, a co z tym alkoholem, a co z tamtym, a ja, mimo to, że ja w nagraniach mówię, proszę tego nie mylić. Także tutaj zaznaczam, nie chcę takich pytań pod tym filmem, a ja skupię się tutaj, doktor wspomniał o niacynamidzie. O niacynamidzie był osobny film na kanale, w którym pojawił się, no nie będę ukrywać, mój ulubiony krem z niacynamidem. Jest to krem z firmy Slavia, to jest już moje bodajże trzecie opakowanie i nigdy nie ukrywałam, że to jest mój ulubiony krem z niacynamidem i nadal nim pozostaje. A co gorsza, to opakowanie jest prawie puste, czyli prawie jak zawsze, bo ten krem ja po prostu go sobie nie oszczędzam i jestem, no. Co tu dużo mówić, zachwycona. Firmę Slawię poznamy przede wszystkim po tym pięknym, grawerowanym tutaj wieczku, co już Ci wiele razy mówiłam. Natomiast, ponieważ jest to stosunkowo nowa firma na naszym rynku, jeszcze nie wszyscy widzowie, którzy mnie oglądają, mają pojęcie, że taka marka istnieje, dlatego tutaj zaznaczam. Natomiast, jeżeli masz ochotę skorzystać z jeszcze innych opcji, też znajdziesz je w filmach na kanale. Kolejnym składnikiem aktywnym, o którym mówi tutaj doktor, przy barierze hydrolipidowej są peptydy. Peptydy to nie tylko bariera, ale przede wszystkim tutaj działanie anti-aging, czyli ujędrnienie, uelastycznienie. Mamy trzy grupy peptydów i o tym był już osobny film, najlepsze kosmetyki z peptydami. Tam to dokładnie tłumaczę. Dzisiaj się skupię tylko na kilku kosmetykach. Często mnie pytasz, Justyna, poleć jakiś krem z peptydami, poleć krem z peptydami. Jeżeli chodzi o krem, to na rynku do tej pory pojawił się o takim składzie, który jest naprawdę wow. Według mnie pojawił się tylko jeden krem. Jeżeli chodzi o krem z peptydami, mamy tutaj do czynienia z, znowu firma Slavia, jak rozpoznałaś już. Natomiast jest to krem, w którym znajduje się argirelina, czyli heksapeptyd z grupy trzeciej, zwany tak zwanym, ale wiesz, o co mi chodzi, bezpiecznym botoksem. I to jest jedyny krem, który do tej pory pojawił się z peptydami na rynku kosmetycznym i który ja polecam. Pozostałe produkty, często mnie pytasz o sera z peptydami, jasna sprawa. I ja tutaj stwierdziłam, że pójdę z jednej ekstremalności do drugiej. Zacznę od tej pierwszej. Jeżeli masz ograniczony budżet i na to serum nie możesz wydać nie wiadomo ile, tutaj z Biedronki, proszę bardzo, serum z Eveline, które również zawiera argirelinę, czyli heksapeptyd, o którym przed chwilą mówiłam, peptyd z grupy trzeciej, i to serum bodajże dostaniesz za 19,90. Jest to naprawdę świetna opcja, jeżeli musisz troszkę, że tak powiem, zacisnąć pasa, a jednocześnie chcesz działać anti-aging. Dlaczego nie? Dlatego, że tutaj każdy, jeżeli ktoś chce, to każdy może działać anti-aging. Tutaj nie ma ograniczeń. Natomiast jeżeli możesz w to serum zainwestować troszkę więcej, to tutaj Basic Lab teraz wyszedł z serum, które ma, uwaga, to jest jedyne serum chyba w ogóle według mnie, jakie ja odkryłam, a już na pewno na polskim rynku, które ma peptydy w takich stężeniach. Tutaj mamy, uwaga, kompleks peptydów w stężeniu 25%, to jest po prostu szok i to serum, no te stężenia, no czuć różnicę, nie będę ukrywać. Mamy 10% kompleksu czynników wzrostu, o których również tutaj doktor mówił, jeżeli się zorientowałaś w tym slajdzie, który wcześniej wyświetlałam. I mamy tutaj 0,5% stężenia peptydów miedziowych, peptydy z grupy drugiej, ale to tak jak mówię, odsyłam już tutaj do oczywiście nagrania pod tytułem peptydy. Tutaj jeszcze od siebie dodam, o czym doktor nie mówił, przy właśnie problemach z barierą również produkty z ceramidami. Kolejny punkt to jest regularne złuszczanie. Tutaj pozwól, że zajrzę sobie w notatkę, ponieważ doktor jeszcze mówi tutaj o silnie stymulujących, o składnikach aktywnych, które stymulują produkcję kolagenu, czyli oczywiście retinol, osobny film zapraszam, witamina C, osobny film zapraszam i czynniki wzrostu, o których przed chwilą tutaj powiedziałam. Kolejna rzecz tutaj, oczyszczaj twarz 2 razy dziennie, bardzo ważne, podstawa pielęgnacji koreanek, czyli co? Podwójne oczyszczanie, dwuetapowe oczyszczanie. I tutaj również zapraszam do filmu Pielęgnacja koreanek krok po kroku. I tutaj dodam jeszcze, żeby sięgać raczej po produkty do oczyszczania, które nie zawierają substancji drażniących bądź które mogłyby uszkodzić naszą barierę hydrolipidową, jak na przykład SLS. Więc tutaj temat pielęgnacji ja już zamykam i otwieram już taką puszkę Pandory, ale to tak bardzo generalnie to mówię, zabiegi. Teraz tak, ja mam bardzo
specyficzne, może nie specyficzne, uważam personalnie rozsądne podejście, jeżeli chodzi do zabiegu, co do zabiegów. I tutaj nie mówię o jakichś botoksach, wypełniaczach, jestem przeciwniczką. Natomiast jeżeli chodzi o zabiegi laserowe, stymulatory tkankowe, czy na przykład tam mezoterapia i tak dalej, ja jestem na tak, ale tutaj pod jednym warunkiem, że idziesz do lekarza. Jeżeli oglądają mnie tutaj panie kosmetyczki, proszę się nie obrazić, ale ja mam na ten temat właśnie taką opinię, wybierając się na zabieg tylko i wyłącznie do lekarza. Zobaczcie sobie nagrania doktor, chirurg plastyczny doktor Gary Linkow, to są nagrania, które mają ponad godzinę jedno, który omawia dokładnie anatomię twarzy, co tutaj się dzieje, na przykład jaka tutaj żyła jest i co się stanie, jak ktoś na przykład ma niewprawną rękę, nie zna dokładnie anatomii twarzy, której tak naprawdę na takim stopniu można się nauczyć, w takim stopniu można zgłębić tą wiedzę na temat anatomii twarzy tylko i wyłącznie na studiach medycznych, nie na kilkudniowym kursie. Dlatego co się może stać, kiedy gdzieś ta igła no wejdzie nie tam, gdzie trzeba. No po prostu przy niektórych przypadkach śmierć na miejscu, tak? Ale dobra, tu powiedziałam igła, są przecież czy zabiegi laserowe, ktoś może powiedzieć, czy na przykład mezoterapia, a co to tam może wykonać osoba taka i taka. Jeżeli chcesz, jasna sprawa, nie ma problemu, ja mam zupełnie inne podejście, ja wolę więcej zapłacić i pójść osobiście do lekarza. Także tak ta moja mała rada, moja uwaga. Tutaj popatrzę sobie w notatki, a ty na ekran, jeżeli chodzi o zabiegi, to tutaj doktor właśnie powiedział o mikronakłuwaniu, powiedział o chemicznych peelingach, innymi słowy złuszczanie chemiczne, na przykład kwasy, o laserze, czyli tutaj jeżeli chodzi o laser, no to mamy dużo do wyboru, tak? Bo mamy na przykład laser CO2, czy mamy tutaj, możemy nawet do tych zabiegów Scarlett się nie chciałam powiedzieć odwołać, ale wiesz o co mi chodzi. Także tutaj naprawdę ja uważam i to też proszę nie pytaj mnie w komentarzach, jakie zabiegi polecasz. Zabieg, tak samo jak pielęgnację, dobieramy indywidualnie. I taki zabieg powinien dobrać lekarz i ja jestem tego zdania. Dlatego ja nigdy się nie odważę wyjść na kanał, czy nawet w komentarzach i powiedzieć polecam to i tamto, bo to, co na przykład sprawdzi się mi, załóżmy lekarz by mi dobrał laser, to na przykład drugi sobie powie absolutnie, ty pod laser gdzie? I właśnie, i na tym polega to, że zabiegi dobieramy tylko i wyłącznie indywidualnie i ja uważam, że tylko i wyłącznie w gabinetach lekarskich medycyny estetycznej. I jeżeli chodzi o zabiegi, tutaj jeszcze taka uwaga, często spotykam się z tym, że zabiegi nie są tanie i owszem one nie są i nie każdy może sobie na nie pozwolić, ale mimo tego, że działanie w domu nie może być porównywane do zabiegu, naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo możemy zdziałać sami w domu, a my tego nie doceniamy. I ja tego wszystkiego uczę Cię na www.zawszemoda.com, gdzie uczę Cię, jak działać prewencyjnie przeciwzmarszczkowo przy pomocy nie tylko masaży, które są udowodnione naukowo, ale również tapingu twarzy. W jaki sposób? Dlatego, że taping twarzy stwarzasz nowe nawyki mimiczne. Zobacz, ja do Ciebie mówię, czy ja tutaj się marszczę, dobra, może nie buzią, ale wiesz, nie robię tego. Boże, nie lubię tego robić, bardzo nie lubię tego robić. Już tutaj masaż by mi się przydał od razu, zaraz tapy nakładam. Właśnie dlaczego? Bo ja sobie wyrobiłam nawyki mimiczne, których wcześniej nie miałam. W ten sposób działam prewencyjnie przeciwzmarszczkowo. Nie tworzą mi się nowe zmarszczki, mało tego, stare zmarszczki, tutaj nic nie ma. Także tutaj możesz również zredukować widoczność tych zmarszczek, które już powstały, ale musisz być konsekwentna i przede wszystkim musisz działać. Nie możesz mówić, że coś zrobisz, tylko musisz robić. Do tego wszystkiego próżniowy masaż bańkami. Znajdziesz mój najnowszy artykuł w magazynie estetycznym, w którym właśnie piszę o tym, w jaki sposób możemy działać przy pomocy terapii łączonej, czyli oczywiście masaż bańkami oraz taping twarzy. Naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które możesz zrobić w domu za grosze, bo korzystając z jednego kursu przez cały rok, zdobywając jednocześnie umiejętność na całe życie, to jest jakieś 50 groszy dziennie. Może trochę więcej, może trochę mniej. W tej chwili nie mam ze sobą kalkulatora, ale tak to kosztowo wygląda. Więc na co czekasz? Po prostu trzeba działać. A teraz już przechodząc do podsumowania, co mówi doktor Amir i ty zobaczysz tutaj to na ekranie, a ja ci przypomnę, jeśli nie zaczniesz od kroku numer jeden, w naszym wypadku i w tym, o czym pisał doktor, był to SPF, ochrona przeciwsłoneczna przez cały rok,
to krok numer 5 w tym momencie, te nasze zabiegi, jest bezużyteczny. I ja się tutaj z tym zgodzę, ponieważ zobacz, to jest tak trochę jakbyśmy chodziły na siłownię, a po tej siłowni byś przychodziła do domu i jadła pączki. No to nie ma sensu, dlatego tutaj ja stawiam na kompleksowe dbanie o siebie. Od pielęgnacji, a w skład pielęgnacji wchodzi oczywiście SPF przez cały rok, po taping twarzy, po zabiegi, po masaż i oczywiście odżywianie się, styl życia i tak dalej. Dlatego, kochana, ja Cię z tym na dzisiaj zostawię. Pamiętaj o tym, żeby działać i jeszcze raz działać, nie szukać wymówek, tylko naprawdę albo coś robisz, albo czegoś nie robisz. Także zadbaj o siebie, bo nikt inny, ale to nikt inny za Ciebie tego nie zrobi. Ja Ci mogę podpowiedzieć, ja Ci mogę powiedzieć, co Ty masz zrobić, ale za Ciebie nie zrobię. To musisz być Ty, to musi się zmienić tutaj u Ciebie w głowie, bo pamiętaj, że też taka brak chęci dbania o siebie, to nie jest, że Tobie się nie chce, to nie jest, że Tobie nie zależy, bo Tobie w środku zależy i Ty to czujesz, ale to jest to, że na przykład może z jakiegoś powodu masz niskie poczucie własnej wartości, może gdzieś tam podpowiada Ci jakiś taki fałszywy głos, że a co to ja, a ja to już mam tyle lat, a ja to wyglądam tak czy siak. I tutaj trzeba zacząć od miłości do siebie. Jeżeli chcesz, żebym poruszyła ten temat, który wbrew pozorom ma przeogromne znaczenie, nie tylko właśnie jeżeli chodzi o dbanie o siebie, ale ogólnie w życiu, to daj mi znać w komentarzu, ja bardzo chętnie się za to zabiorę. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Nie zapomnij odwiedzić mnie na Instagramie i przede wszystkim na www.zawszemłoda.com. Ja tutaj pod swoimi usługami podpisuję się obiema rękami. Po prostu jestem tego pewna i pomogłam już tylu osobom, że wiem, że pomogę i Tobie. Także do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!